Jeszcze się nie chwaliłem, ale od zeszłego tygodnia jestem posiadaczem Xboxa Series X, to znaczy kto mnie obserwuje na Instagramie, ten może widział relację i już wie. I grając sobie mecz FIFA nowej generacji pomyślałem, że może sprawdzę na PS4, jak duża jest różnica między tymi edycjami i wierzcie lub nie, to są dwie zupełnie różne gry. A i wybaczcie mi nie najlepszy wokal, ale prócz sezonu w FIFA zacząłem też sezon na zapalenie za to. Ale do sedna. EA zapowiadało wiele nowości, prawie że rewolucyjny gameplay i w sumie grając na tym NEXT-GENie nawet czuć spory krok do przodu. Nie skłamię w sumie, jeżeli powiem, że między 22 nowej generacji a 21 jest większa różnica niż między 18 a 22 z OLD-GENa. Na nowej generacji, którą widzicie w tle, czuć zmianę fizyki gry. Czuć, że piłkarze poruszają się inaczej, naturalniej i inaczej zachowuje się również piłka. Mówiąc inaczej, nie mam na myśli, że jej wrzuciło ten sam silnik fizyczny i zmieniło kilka parametrów, zwiększyło wagę piłki czy spowolniło piłkarzy. Tutaj czucie piłki i zawodnika jest zupełnie inne. Piłkarze inaczej się poruszają, inaczej wchodzą w kontakt z innymi zawodnikami. Piłka inaczej się odbija, ma inną trajektorię lotu. Te dwie rzeczy razem sprawiają również, że piłkarz inaczej prowadzi futbolówkę, inaczej ją przyjmuje, no i jednocześnie inaczej ją kopie. Futbolówka też inaczej się odbija od zawodników przecinających jej lot oraz inaczej zachowuje się przy interwencjach bramkarza. Bramkarze również inaczej grają, mają zupełnie inny styl poruszania się i masę nowych animacji. Wydają się inteligentniejsi i dużo bardziej naturalni, choć jak widzicie właśnie w tle, wylewy nadal się zdarzają. Ogólnie gra mi się w to dużo przyjemniej niż 21, ale z ostateczną oceną się jeszcze wstrzymam, bo za mało grałem, by wyrokować. I tak wiem, inaczej to, inaczej tamto, strasznie nadużywam tego słowa. Ale spokojnie, teraz przechodzimy do FIFA ze starszej generacji, byście mogli sobie porównać te obrazki i nie będzie się ono pojawiać tak często, które puszczam właśnie w tle. Jeszcze tylko trochę usprawiedliwię tę wersję, bo miejcie na uwadze fakt, że filmik z Xboxa mam zgrany w Full HD i w 60 klatkach, a klipy z PS4 mają 720p w 30 klatkach. Dlatego nie oceniajcie ich wizualnie, a tylko pod kątem właśnie fizyki czy zachowania zawodników oraz piłki. I jasne, w ogólnym rozrachunku w 22 na PS4 gra się inaczej niż w 21. Jej zmieniło kilka rzeczy, poprawiło grę bramkarzy, ale tu wspomnę swoje słowa sprzed chwili chwaląc NEXT-GENową edycję, że Kanadyjczycy nie poszli na łatwiznę i nie wrzucili tego samego silnika z drobnymi modyfikacjami tempa zawodników czy ciężaru piłki. No. Ale na OLD-GENie chyba tylko to zrobili, bo autentycznie odpalając mecz na PS4 czułem się, jakbym odpalał 21. Różnice są, ale są to tylko detale, bo gameplay niemal pokrywa się z tym, co pamiętam z czerwca, gdy po raz ostatni odpalałem futa w FIFA 22. Fakt, zawodnicy są wolniejsi, ale być może są wolniejsi tylko dlatego, że te karty jeszcze nie są tak dobre. Piłka lata trochę inaczej, ale to jest różnica naprawdę minimalna. Dlatego powiem to jeszcze raz, to są dwie zupełnie różne gry. I tutaj bardzo ciekawi mnie jedna rzecz. Na konsole nowej generacji dostępne są dwie wersje. Wersja ze starszej generacji, która ma także wsparcie poprzez kompatybilność wsteczną, jest w sumie kompatybilna z obiema generacjami, oraz wersja na NEXT-GENa. I tutaj pytanie, jeżeli wiecie, bo ja nie wiem, pytam serio. Czy EA na nową generację sprzedaje dwie zupełnie różne gry pod tym samym tytułem, które różnią się tylko o 40 zł? Z czego jedna to wygląda jak aktualizacja do poprzedniej wersji? Swoją drogą też ciekawi mnie, jaka jest różnica w AI między tymi edycjami. Czy różnica nie leży tylko w fizyce, minimalnie grafice, ale też i sztucznej inteligencji. Niestety zagrałem zbyt mało meczów, żeby wam to opowiedzieć na tym filmie i szczerze, odkąd zagrałem na NEXT-GENie, to naprawdę nie mam zamiaru więcej meczów rozegrać na OLD-GENie. A jakie są wasze odczucia? Jeżeli macie nowe konsole i wykupione EA Play, to naprawdę zachęcam do pobrania wersji kompatybilnej na obu generacjach i zachęcam do dyskusji. Do następnego.